Witaj. Dziś zajmiemy się istotą procesu produkcji. Ze względu na różnorodność produkowanych wyrobów, w danym przedsiębiorstwie mogą występować różne typy, formy i odmiany organizacji produkcji. Typ organizacji produkcji jest to stopień specjalizacji stanowisk roboczych. Specjalizacja stanowisk roboczych wyraża się liczbą detalooperacji przypadających na stanowisko robocze, ewentualnie stopniem obciążenia stanowiska roboczego jedną detalooperacją. W zasadzie ustalenie typu organizacji produkcji opiera się na dwóch wzorach. Typ organizacji produkcji możemy obliczyć za pomocą średniego wskaźnika liczby detalooperacji przypadających na stanowisko robocze lub wskaźnika obciążenia stanowiska roboczego jedną detalooperacji. Zacznijmy od pierwszego wskaźnika. K równa się sumie od I równego 1 do E z DI dzielonej przez I, gdzie I oznacza liczbę stanowisk roboczych analizowanej komórki produkcyjnej, zaś D to liczba wykonywanych detalooperacji w analizowanej komórce produkcyjnej. K jest równe 1, to występuje masowy typ organizacji produkcji. K jest większe od 1, a mniejsze równe 10, to występuje wielkoseryjny typ organizacji produkcji. K jest większe od 10, a mniejsze równe 20, to występuje średnioseryjny typ organizacji produkcji. K jest większe od 20, a mniejsze równe 30, to występuje małoseryjny typ organizacji produkcji. W przypadku, kiedy K jest większe od 30, to występuje jednostkowy typ organizacji produkcji. Drugim sposobem na ustalenie typu organizacji produkcji jest obliczenie wskaźnika obciążenia stanowiska roboczego jedną detalooperacji. Wskaźnik ten liczymy według wzoru. Na tablicy możesz zobaczyć, z jakim typem produkcji mamy do czynienia w zależności od wielkości wskaźnika obciążenia J, tego stanowiska roboczego, i tą operacją. Był to materiał dotyczący procesu produkcji. Teraz przejdź do kolejnych materiałów kursu zamieszczonych na platformie.